Cześć, witajcie. Tutaj Frodo wraz z Deseo. Hejka, moi drodzy. Witajcie w naszym customie Egypt and Beyond. Ja może na wstępie. A wiesz co, tak myślałam właśnie, że tak zrobisz? A, Serio, tam tak myślałam, że opowiadasz. ty tak zrobisz. Tak. Good, 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 Jak good. powiedziałeś, że ja na wstępie, to tak mi się właśnie wydawało. Tak się wydawało. No, Obiecane wiecie, są. tak, po prostu muszę Tak, się troszkę z niej tradycja. czuć, bo custom jakże zacny Tak, a w ogóle w sumie to na chciałam o moje tym powiedzieć. umiejętności. A w ogóle to chciałam powiedzieć, że my nagrywamy to w 2023 roku, a pewnie będzie w 2024 dodawane. No, No możliw jest tak? taki. No tak. Nie, w 2022 nagrywamy, przepraszam, a w 2023 będziemy to pewnie wrzucać. O to mi się rozchodzi. Pewnie tak. Mam pianę na dwa palce. Dobra, może być. Jest dźwignia naścienna, ale nie ta, Dźwignia bo do... Nie naścienna ta, nie Deseo ta. mówi. Nie ta, bo zobacz, klapa jest. Ale jest inna. Musisz znaleźć, zapalić sobie flarcie. Będzie takie okienko z Larka. flarami. I będzie dźwignia naścienna, tak w ciemnicy takiej, taka ciemnica. Oj, następna dźwignia jest, halo. Ja widzę dźwignię taką tylko, nie na, Zwykłą, widzę taką też taką. zwykłą. Tak, ale to jakby o po drugiej w ogóle stronie tego całego pomieszczenia jest To się naścienna. klapę pokazało teraz. To czy ta klapa Aha, jest... ta klapa. Teraz to ta klapa. Ale to jest czasówka. Jeszcze tylko bym Aha. chciał znaleźć tą, co ty mówisz, taką naścienną, No to tak? zrobiła. Dobra. A, i u góry się otworzyło, dobra. Może tu, w tej wnęce. Tu? Ej, Tam jest takie nie. okienko z flarami. I zaraz za Flary? tym. No, jest okienko z flarami u Jak widzę góry. jakieś schodki. A, No, i jest tam jest teraz. okienko, tak. I tam dalej do końca, jak pójdziesz właśnie w ciemnicę, A! jest naścienna dźwignia. Dobra. Oj, To nie jest tu jakaś muzyka. czasówka czy coś. Nie, 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 chyba nie, nie. nie, nie, nie. Nie, bo to naścienne, dobra. Aha, nie pokazało. To już chyba któraś z kolei, tak? Ta kratka się pokazuje, czy nie? Albo mi się wydaje. No to jest ta kratka, która się zaraz otworzy, jak zrobisz tą drugą naścienną. A, okej. No i... tylko musisz właśnie tą czasówkę teraz zrobić, nie? No wiem, właśnie robię ją, czekaj. Muszę to. Ale to nie jest jakieś, wiesz... Aha, tu jest To ja dźwignia. oczywiście, co? Krzywo pewnie I pobiegnę, nie? apteczka. Dobra, tutaj to apteczka najpierw. A, to jest na górze? Tak. A, że tak spytam, tutaj się to szło. Nawet nie zauważyłem, gdzie to mogłoby być. Tutaj gdzieś? Nie. A, tu może. I co to robi? Co tam ciekawego masz? Wlazłaś na O górę? matko, gdzie to jest? Tak. Gdzie to jest? What the heck? To było piętro niżej gdzieś? Ja nie zauważyłam? Odskok do tyłu, Możliw. rozumiem. Możliw. Była tam taki piedestał, ale to może się po prostu w magiczny sposób pojawiło. Też tak może być. A tu dźwignia, tak? Dobra. Piedestał, mówisz. No zaraz też A zobaczę. jest, faktycznie pojawiło się w magiczny sposób, po prostu. A, to jest na dole? A po drugiej stronie No, jeszcze piętro coś znajdzie. niżej, piętro niżej. A, O jeszcze niżej. Dobra, bo matko, to... to gdzie my? Chyba sobie jeszcze znajdźkę Gdzie my wezmę. jesteśmy? Boże, to my Czyli jesteśmy już w tej ty... sali? To jest właśnie to do wtrynienia, czyli tych 12 takich będzie trzeba wtrynić. Jezus Bo to Maria. jest właśnie to, to jest ten taki... Mam tu następne. A, dobra, zbieraj szybciej. Dobra, mam na... A to sekret teraz wzięłam. Aha! Piętro O niżej, mówisz. matko. Zbieraj jak O najwięcej mój tego. Boże. Pogięło. Dobra, to może tu. Aha, i tu się otwiera, tak? Wziąłeś to? No, wziąłem jedno na No dobra, razie. jak wyjdziesz, to zaraz, jak wyjdziesz tą kratkę, nie? No, to co? O Boże, myśmy tu byli? Co to No za właśnie tak, ja nie pomieszczenie? wiem, co to za pomieszczenie w ogóle. No dobra, ale jak wyjdziesz z tego okienka, to na No. prawo jest otwarta kratka. O matko. I tam jest właśnie znowu kolejne takie. I to jest sekret. A tu na górze. O Ale... matko, tu jest apteczka, Ty, a to kolejna. może trzeba właśnie 12 takich zebrać, żeby Ja nie coś... wiem. Bo to jest na tym dachu. To są właśnie te artefakty, które się wtrynia na tym dachu, co byliśmy. Co tam były te dwa portale, nie? Jezu, tu jest tyle przejść.
Jezu, gdzie poszłaś teraz? Jezus, następne mam jakieś Entering Sanctuary of Souls, Clockwork Cathedral by Piega. Jest jakaś apteczka, widzę. Ale ja zlazłem na dół, to dobry pomysł? W takie drewniane drzwi podwójne. Jakby one są jakby po środku gdzieś usytuowane. A, to one to są te, co ja gdzieś chciałam iść wtedy, dobra. Pokaż. Takie... O Boże, to są tam te... jest jakiś kościół. Tak, aha, katedral. To jest to, tak, dobra. Tak, tak, no to co, idziemy. No to dobra, czekaj, bo tutaj jeszcze te filary i na każdym z nich coś no jest, więc... No właśnie, tylko tu ja tu zbieram znajdźki, nie? Chcę to zebrać wszystko. Właśnie... Aha, czyli to jest to główne, dobra. No dobra, to apteczkę dużą wziąłeś, jest coś jeszcze? Jakieś znajdźki są? No jeszcze były tam gdzieś na jakimś... Coś było jeszcze? Coś jest jeszcze? Tak. Nie, tu jest pusty filar. I gdzie jeszcze, mówisz? A tu po drugiej stronie? Po schodach? Może stąd będziemy wychodzić, jak z tej katedry będziemy? Nie, słuchaj, czekaj. No to ja jeszcze tutaj... O matko, tam jest dalej w głąb coś. Nie, to ja nie ogarnę. Tam widzę taki kościół jakby, nie? Coś takie masz to? Ja chciałbym tutaj przejść. Nie wiem, to jest mnóstwo przejść, Grzesiek. No nie wiem, jestem tutaj w takim dobra, powierzchni. Ale to byśmy może na najpierw... Tym piętrze byli, jest. Na tym piętrze, tym katedral, coś tam. Pojawiły ci się te napisy? Nie, nic. No to mają ci się pojawić. Entering, że tak jak wchodziliśmy do jakby... Wiesz, takie trybka tu są, masakra. Sanctuary of Souls po prostu, zatytułowane. Ale czekaj, to przez te zielone? To zamknięte, zielone zamknięte. To może z tej strony? Czy jest ten? Przyszliśmy. Czemu ja nie mam żadnych napisów, nic? No takie trybka są. Kołowrotki. Takie mechanizmy. Wpadłem do wody. Nie no, to ja przy żadnej wodzie nie jestem. Nie mam żadnych napisów. Nie mam pojęcia, gdzie ty poszłaś. No nie poszłam jakoś nie wiadomo gdzie. To tutaj jest praktycznie. No, może nie. Masz te takie schody, poczekaj, gdzie ty jesteśmy? Poczekaj. Jak zabrałem ten sekret, wychodzę. Muszę go znaleźć zaraz. Poczekaj, tu jest to okienko. No jest, sekret. I od razu na prawo. Od razu na prawo. Są schodki w dół. Na dół? Tak, dół. Tak. A, ty chcesz i w dół. I zobacz. Bo tak. Nie byśmy tam w głąb dalej. Byłaś tam w głąb dalej? Nie, jeszcze nie szłam. No właśnie, dobra. No i co, tu znowu i na zaraz, prawo? No i tu jest taki, drzwi podwójne chory. Takie są. I zobacz, po drugiej stronie to jest to, co żeśmy tutaj otwierali sobie te drzwi. Zobacz, tam w dół jakbyś poszedł, to jest ta tam, tak. Gdzie jest ta lina. Kojarzysz? Tak, kojarzę. No. Mi trochę chodziło właśnie mi o ten kościół, bo widziałem to z daleka, jakieś witraże tutaj. Dobra, jest jakiś tam sanctuary. Tak. O, no jak tam to zaliczyliśmy, to zaliczmy jeszcze to, nie? Boże, no wtopiłem się w schody, czujesz? Boże, jak on, czemu on tak głośno gada? Dlaczego mi to... Jezu, a czemu tutaj nie można wejść na tej? Słyszę. Może tu trzeba, słuchajcie, z jakimś... Widzę dźwignię naścienną. Widzisz ją, jak się z tych schodków schodzi tutaj. Aha, dobra, to trzeba z tego z patyka. Jakieś czasowe to jest, tak. Patyka. Dobra, tylko po prostu jakaś czasówka tu jest. Widzisz to, te klapy? Ja widzę tylko patyki. Ja tylko widzę patyki, desełko. Patyki. Zlazłem gdzieś na dół. Boże, spadłem. Nie, spadłam. Czekaj, ja na razie tego nie próbuję. Ja muszę się tu rozejrzeć, bo ja nie wiem, o co chodzi. Czy tu coś jest? Ładnie nawet tu wygląda. O, też co tu jest? Patyki znowu. Ja jaki dzwon fajny tam bije na górze. Widzisz, ruchomy? Poczekaj, bo jestem gdzieś tutaj po środku. Jest, widzę. Jestem po drugiej stronie i tu jest jakiś kołowrotek. Gdzie jesteś po drugiej stronie? Weź. No po tej czasówki, tej sklepami. Ja pierdziele, Halina. A to tędy trzeba biec, a ja już na skróty jadę z koksem. A może da się na skróty, ty jesteś tutaj fawka-rawka. Nie, gdzie ja? Nie, to trzeba na... Bez żadnych łapek, no nie? Bez... Znaczy na końcu, aczkolwiek na końcu nie miałam klapy w górze, to na końcu takie. Tylko chyciła mi się po prostu bez klapy. Ci powiem, że... Na samym końcu mi się chyciła jakby bez klapy w górze. Rozumiem, tylko że ta końcówka to jest przerąbane. Nie mogę wykręcić na tyle. Zrobiłam na tym przedostatnim, właśnie na tym trzecim zrobiłam rola w ogóle. A, okej. Okay. Zrobiłam rola i jakby wtedy zrobiłam przy ścianie, wiesz o co chodzi? Zrobiłam rola i biegłam na tą ostatnią. A to jest dźwignia na ścianę. O
Boże, Boże. Nie zauważyłam tej drzwi wcześniej. No właśnie, chyba o niej mówiłem. A, no to ona tam nie sięgnie. Ale ona chodzi o te drążki, tak? O drążki. Tak. Ja to mówiłem o patykach. No. To właśnie to, o to ci chodziło. Dobra. Tak, o to mi chodziło. Tak, czyli to źle to zrobiłam. A co za drabina? To jest drabina? Ja muszę się cofnąć. Źle to zrobiłam. Hit. Cofej to. Ale jaja. Źle. Proszę, nie nadpisałam tego. Dobra, jeszcze raz. Jest jakieś, słuchajcie, przejście. Aha, to tu. O Jezu, to trzeba zjechać, tak? Tak, zjechać i chycić się tych patyków. Ja to schrzaniłam, bo to się zamyka za nami. Muszę to powtarzać. Ja pierdzielę, jak ja jestem krzywo. Na tych patykach. Nie wiem, o co chodzi, no ale dobra. Jak się mi nie złapiesz, to cię cyknę. No nie chyciła się ostatniej. No rozumiesz to? No nie chły... No nie chyta mi się ostatniej. Jak mam to zrobić? Jest tak krzywo, że ona nie jest na patyku w ogóle. Złapała mi się, ale... Mi ostatniego się nie chyta, Grzesiek. No nie, nie chyta mi się ostatniego. Na środku? Równiusieńko. No popatrz, no idealnie. Ale mi się ostatniego patyka nie chyta. No nie, nie chyta mi się ostatniego patyka. Przecież no jakby na to nie mam wpływu. No właśnie, na to nie ma wpływu. To czy już błąd customu, nie? No patrzcie, jestem no idealniutko. Powiedzielibyście, że nie. Ja sobie w ogóle na tym przedostatnim... teraz to już dupa. O, chyciła się. Fajnie ten dzwon bije. Dobra, teraz się chyciło. No. Ta scenka jest... I teraz pytanie, czy tam idziemy. Teraz zobaczymy, co to jest pokazane. Bo jeszcze jakaś kratka po drodze się otworzyła. Widziałeś tą kratkę? Jeszcze taka była mała. Czy to była ta? Bo była jeszcze jedna kratka. Była? Była. Jak... Tak, tak, tak. Po boczku gdzieś. Tak jest. Była jeszcze jedna kratka, Grzesiu. Ale ona by musiała być chyba na wyżej, no tutaj, na tym piętrze. Zaraz zobaczymy. Trzeba ją znaleźć jeszcze. Do góry. I tu ci pokazuje nam chyba to, z tą windą? Nie, właśnie to jest coś innego. Wybucha to? To może to. To jest to? O, to się chyba otworzyło, tak? Czy nie, słuchajcie? Bo ja już kuźwa nie wiem. No to ja już nie wiem. Pokaż to. Gdzie to się otworzyło? No ja bym chętnie znalazła to, gdzie to się otworzyło. To był ten sekret. Czyli tak jakby druga strona sekretu, jak wzięliśmy ten taki... A no to idę. Wiesz, po drugiej stronie to samo jakby. Tak, rozumiem. No, tak, to dobra, będzie to. To idę. Bo tu jest... Chociaż, czekaj. Może ja ci źle mówię. Ty idę. Nie, co to jest? Boże, nie chociaż? Wiem. Tak, tak, na prawo. No ale to znowu widzę, jakieś kółowrotki. Ja pierdzielę. Jak nie, nie mam tu kółowrotków. No, mam na wodę, końcu. Nie? No a czy tu nie wejdziesz do wody? W sensie a no nie, nie. Ale później ale są... Ale idę tam. Znowu kołowrotki jakieś. Czekaj, bo nie widzę. A tu już tam pewnie jesteś. Aha, takie drewniane przejście. Prostu... Aha, bo my jesteśmy po prostu wyżej. Aha. Okej. Ten dzwon tu jest. Jest, jakie to jest ładne. A tu akurat fajnie tak zrobione, no trzeba przyznać, że... Na prawo coś jest, dźwignia jest na prawo. Boże, żeby tylko nie była czasówka żadna, weź to zapisz. Na pewno będzie czasówka. Bo ja tutaj widzę... Aha, tak, bo widzę, że tak. Jezus, spadłem. Aha, dobra. Matko Boska. Jeszcze w ogóle to, ten twój super piękny, najwspanialszy na świecie dzwon zabija, wiesz? Nie, co robi? Czy ja mam tu przeskoczyć przez ten... Jeszcze raz. Aha, to tu jest. Z tej strony, to trzeba by było zrobić takie kółko, tak? Rozumiem? Na patyk. Tylko teraz chcę przyjrzeć, jak to zrobić. Chyba, że jeszcze na drugą stronę. Bo jeszcze na drugą stronę można. Na... Dobra, spróbujemy w ten sposób. Frustration level hard. No, najpierw bym tutaj polazła. No czemu ty nie chciałaś skoczyć, głupia babo? Nie chcę się złapać tego patyka. Aha, znowu patyki. Tak, patyk jest jeden, nie może się złapać go oczywiście, bo po co? No, ja już w ogóle nie mogę wskoczyć na kładkę, rozumiesz to? Nie mogę. No,
A to na patyku już byłaś? Nie, 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 na taką tą pierwszą w ogóle. No wiem, o co chodzi. Dobra, jestem na kładce. Mhm. Wow. Ja bym chciał aha, się jest patyka następna dźwignia, złapać. Tak? Nie mogę się patyka złapać. To będzie jest... następna pewnie czasówka, 100 pro. Tylko co to ewentualnie może zrobić? Aha, tamte kładki. Dobra. Tu to też jest pewnie czasówka. Słuchaj, to z rozbiegu na ten patyk, czy po prostu z miejsca? Ale jak mam to... Pamiętasz może? Ja zrobiłam z rozbiegu. Nie chcę się złapać. Nie wiem, o co chodzi. Widzicie sami, że po prostu masakra jakaś jest. Co ja mam zrobić, żeby się złapała? O Jezus, jak krzywo stoi, patrz. Ja bym no nie, no ja nie wiem, jak mam odkładać. A, kładki spadły. Nie umiem. Teraz nie dam rady już. Dobra. Puść się. A, czyli od początku. Nie zrobię tego. Niestety. Nie zrobię tego. Znowu będzie trzeba dać mi save'a. Nie dam rady. Zrobisz na spokojnie, ja poczekam. Masakra to jest. Po prostu ona się nie łapie w ogóle tego patyka, nie? Więc nie wiem, jak to mam zrobić. Cały czas mówimy o tym pierwszym, tak? Tak, cały czas o tym pierwszym. Gdzie ja tam? No, widzicie, przenika przez patyk. Nie wiem, w jaki sposób miałbym to zrobić, żebyś złapała. Bo ja jak skoczyłam tam na drugą stronę... A wajcha, od razu mi spada ten klapa. A także... powiedz mi, jak ty to robisz. Robisz tą dźwignię, tą czasówkową, tak? I co? I biegniesz do samego końca, tak? Dobra. Jesteśmy. No i oczywiście co? Sejwik wpadł. No ale to wiesz, to są już takie błędy, że no nie jesteś w stanie tego przeskoczyć po prostu. Widzieliście sami. Tu jest kolejna czasówka, nie? Czyli ta dźwignia. Właśnie. I tutaj znowu kładka. I z tej kładki jednej musisz na środek wskoczyć. Tam jest taki łańcuch. I też pokrętełką. Na żadne już te. Na żadne badyle już. Po prostu bezpośrednio na kładkę. I na środek tam do tego łańcucha. Boże. Co jest? Nie umiem. Ale to ja powtarzałam kilka razy, także spokojnie, to nie jest tak. Co ty zamyślisz? No, ale to jest... Tamto było trudniejsze od tego. No tak. Do jakiego łańcucha? A tu mogę przez tą... No nie mogę, no wpadam na kładkę, od razu spadam. No kurde. No ale... To nie może być aż tak wyżułowane, no, ale to nie można spokojnie. Robisz rola i biegniesz tam w kierunku biegniesz, gdzie ta pierwsza kładka ci się zapadła, nie? Co ją przeskoczyliśmy, prawda? Dobra, udało mi się teraz przeskoczyć. No, ludzie! No, to nie denerwuj się, łoneczko. I teraz gdzie? No i pokrętełko, nie? A czekaj, no bo ja nie jestem na tym platformie. A to masz do tego wskoczyć. O Boże, ale to teraz się nie da stąd? Nie. Nie do dlaczego? No chyba, że się da. Spróbuj pod ukosem. Czekaj, da się. Da się, no to dobrze. Bo ja musiałam to powtarzać, nie wiedziałam, że się da, widzisz. No. Przekręca pokrętełko. Tak, jest katsenka. No i ja właśnie jestem teraz w tym miejscu po tej katsence. Takie okienko tutaj jest, ale w tym okienku... Aha, dobra, widzę, coś tu jest. To się otworzyło? A, czekaj, to się otworzyło w sensie co? No jest tam taka... Wyjście, czy jaki czort? Nie wiem właśnie, na razie idę... A, drabina. Drabina się tu zrobiła i zginęłam. W to okienko musisz wleźć, nie? A jeszcze tu jest takie okienko. No właśnie, i w tym okienku masz tą drabinę. Właśnie masz tą drabinę. I znowu wracamy się tam, gdzie były te takie... No już byliśmy tą drogą, gdzie na te badyle skakaliśmy, ale tu już po prostu jest tylko jakby powrót. A drabina jest tu.
A czekaj, ale kładki chodzą? Nie. Ale my nie potrzebujemy kładek. Znowu po drabinie idziesz tak, tutaj? Tak, 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 tak. No i jakby tutaj przez te tam, gdzie były patyki i jesteśmy tutaj przy tej kratce teraz właśnie, co się otworzyła nam. Otworzyła, dobra. O matko, idę. Tu była dźwignia jump. Kurde. Nie zauważyłam tego. Co ona tam by dźwignia gdzieś mówisz, no tak? To w tej kratce, jak najpierw jak musisz no, do tej kratki wejść. O matko, ale nie bacz Jezus, się. Spadłem. Ale to tam była... Gdzie o spadłeś? Boże, spadłem do wody. No i gdzie tam jest? Była jump dźwignia. Tu nie zapisałem, od początku idę. Ja pierdzielę, ja to mam pecha. To jest, rozumiesz, oczko z sekretem znowu. To te oczka są sekretami, ja tego nie rozumiem, tak. Grzesiek. Te oczka będą sekretami. No bo tam trzeba ich 12. To nie diamenty, to może jeszcze coś. No ale diamenty były sekretem. A może po prostu tak. Po wzięciu tych diamentów dobrze otworzył się ten sekretne dodatkowe levele, w których też jest... Możliw. Nie mówię, że nie. I to. Dobra, spadam na dół. Mm-hmm. I my tutaj wypłynęliśmy. Wiesz, gdzie my wypływamy? Właśnie w tym pierwszym takim basenie, co powiedziałeś, że w nim na razie nic nie ma. Pamiętasz? Aha, dobra. A, dobra. I co, no. Tam się otworzy? Tu jakaś kratka? Tak, tak. Podpłyń pod nią i ona się otwiera. No to dobrze. No to słuchaj. Mamy teraz dość sporo przejść. Chodźmy może teraz. Co? Albo tutaj na dole otworzyło się, na cutscence było takie przejście, co tak wybuchło. Kojarzysz? No, gdzie to było? To tutaj jest na dole, tak? Nie tu, jeszcze tu. No tu. Na samym dole. No, jestem na jak samym jest ten dole. Wielki, jest, jak jest ten wielki zbiornik, nie? To na prawo, trzymaj się prawej jakby cały czas. To tutaj w pewnym momencie właśnie to wybuchło przy takiej świecy. Ty, ale to nie można przejść przez to. Aha, bo to miało taką poświatę. No to... A nie, czekaj, wybuchło no. To. Wybuchło to, jak to dotknąłem, to wybuchło mi. No to pokieruj mnie proszę, gdzie ja mam iść, bo nie wiem za bardzo. No mówiłem, na samym dole to jest, tak? Trzymaj się cały czas... Prawej. Tam na wprost masz nasz portal, widzisz go? Na razie jestem przy klatkach. Aha, no to dobra, trzymaj się prawej. Trzymam się prawej. Na wprost masz jest portal. Jest portal, masz... widzę go już z daleka. No to tak, tak jakby na środku tego. Mhm. No idę jest. I to co, to wybuchnie, to, tak? No mi to wybuchło. Nie wiem, czy strzelałem, może strzel, albo co, może podejść bliżej. No takie dziwne, ale wybuchło po jakimś czasie. No i tu się otwiera. O, jest. Wybuchło. A tu jest kolejna winda chyba. No, to tak jak tamta pewnie. Dobra, zobaczymy. To co, wchodzimy? Tak. Nie, czekaj, gdzieś spadł. Co to jest? Spadł jakiś wagon. Ty, ale dziwne. Widziałam to. A to nie my spadliśmy tą windą? Nie. Nie, tak, my. No to my chcemy, no to tak? Apteczkę zabieram. No, to my chcemy, tak? No a co będziemy tutaj? Okay. Dawaj, chodź. Ja myślę, że na razie nie zmieniamy żadnego levelu, więc myślę, że tutaj na razie krążymy. No to póki nie zmieniamy, bo jakbyśmy zmienili level, właśnie. To ja bym wolała jednak się wrócić do... Gdybyśmy zmienili level. No właśnie o to chodzi. To bym wtedy wolała się wrócić jednak do głównej sali. Tego nie da rady stłuc. Więc przepływam jakby na drugą stronę. A nie, zmieniamy level. No to nie, to ja bym wolała się jednak cofnąć. Safe. O matko, ale miałem dziwne ładowanie ekran. No to co, no ale no zostały nam tak naprawdę dwie windy, no to no co tak, robimy? Ale mamy jeszcze na przykład linę zrobioną, nie? Skakaliśmy na tą linę? Nie. Ale w ogóle jak to na tą linę? Tam z liny jest takie, no wiesz co, takie, taka... No widzę to. Dobra, no to wejdźmy tam na górę.
Tylko ja się zastanawiam, jak się, Boże, gdzie się chodził na górę? Przy klatkach, nie? W klatkach, tak, były schody po jednej, po drugiej stronie. Tylko, że mi się wydaje, że powinna być jeszcze druga lina. To jest trochę daleko. No też mi się wydaje, bo trochę to jest za ale daleko. Ale dobra, wejdę sobie tam, zobaczę. O ile żeśmy wszystko w ogóle rozejrzeli się wszędzie tak naprawdę tam. Ale z tej liny to... No tutaj jeszcze na tym piętrze drugim... No. Nie, no właśnie pytanie, czy wszystko żeśmy tam... No właśnie, chyba były, Grzesiek. Nie, ta lina jest za daleko, się w ogóle nie ma szans w ogóle, żeby się do niej dostać. No tutaj chciałbym, nie wiem, czy my tu byliśmy, co ja ci wcześniej mówiłem, też na drugim piętrze, czy my tu byliśmy? Idę zobaczę. Mi się w ogóle wydaje, że ja się tu źle rozejrzałam. No to zamknięte jest, to jest zamknięte, a to było otwarte. Nie wierzę, że tutaj, skoro tu na górze była jedna dźwignia, która zesłała nam jedną linę, na bank musi być gdzieś tu druga dźwignia, która nam zrobi drugą linę. Nie wierzę, że nie. Skoro jest jedna, to dlaczego ma nie być drugiej? Bo? Ja nie wiem, no wiesz. No właśnie. A tam, gdzie był ten banan, gdzie robiliśmy te banany, tutaj na... Tu, gdzie robiliśmy te banany na tych balkonach, to tam w tym okienku to było co? Bo ja nie pamiętam. Nie wiem, o którym mówisz, bo tutaj trochę robiliśmy. Jeszcze robiliśmy tutaj na środku te banany. Ja spróbuję zrobić je jeszcze raz. Tam, gdzie schody? No to co to tam... O których mówisz bananach? No to jest tylko jedno, bez sensu. Dobra, ja jeszcze wejdę jeszcze wyżej, na trzecie piętro zobaczę. Bo w sumie tak się nie rozejrzeliśmy na tym trzecim piętrze. Mm. No nie, bo tam do końca żeśmy nie byli. No właśnie, ja idę zobaczę. Że po tej drugiej stronie też jest dźwignia. Poczekaj, bo tu chyba nie polazłam do końca nigdy. Czy ja tu byłam? A tu byłem w tej wodzie? Tu jest lina. A widzę dźwignię, ale ja nie zrobiłam tę dźwignię. Widzicie? Tu jest. Aha. Jezus, jakie my jesteśmy czubki. Okay. Co? Nie, nic, nic. Masz coś ciekawego? Nie, nie mam, nie mam. Po prostu męczyliśmy się bananami, nie wiem po co, skoro można by było normalnie do tego dojść, więc nie kumam za bardzo. Wiesz, my sobie zawsze lubimy ułatwiać życie każdym z customów, więc wiesz... Ja mam wrażenie, po prostu przeświadczenie. Oglądam teraz się za każdym filarem. Dźwignię nie mam. No gdzie właśnie? Idź tam na górę, na to trzecie piętro. Trzecie, dobra. I co ona robi? Tak, i pokazuje linę. No, no dobra, no to mnie prowadź. I wchodzę teraz tu po tych schodach i jestem na wprost tego kołowrotka, tych... A jeszcze wyżej. No... Jeszcze wyżej jest taka opcja? Jeszcze są. No, są po bokach znowu. Aha, są, no dobra, idę, no. No i teraz idź tam do samego końca. No. Jest taki ołtarz jakby do samego końca. No, bo myśmy to pominęli. To po jednej stronie właśnie... A w tych wodach tu nic nie ma? No, takie jakieś pozamykane kratki. O Jezu, to tu nas nie było, Grzesiu. Właśnie wiem, no. Proszę. No jakaś dźwignia na końcu po prawej stronie za tym jednym pinkietem jest, no, tak? No, to właśnie robi linę. Matko. No robi. No robi. To pytanie, z jakiego momentu mamy? A tu jest w wodzie też dźwignia w ogóle. No, no hit. Nie wiem. No idziemy, na razie może chodźmy do tych lin. No idę. Żebyśmy się tak nie ten, bo tu jest jeszcze kupa rzeczy do roboty, widzę, Grzesiek. Właśnie z tej strony, tak, tam na tym trzecim piętrze jeszcze dużo jest. Także no lepiej nie zmieniać na razie levelu. Jezus, uwielbiam te liny, ja pierdolę. Aha, bo to trzeba do tej dźwigni, to ja ją widziałem na spod kratki, okej. Okay. Już wiem. Ale kocham liny. No nie, no podpaliłam ją, naprawdę. Muszę tam iść jeszcze raz. Dobrze, bo ja i tak się męczę tutaj z tymi linami. Jeszcze powiem do wody, wody, wody. Zalecaj szturmok, szturmok, szturmok. Co tutaj do tej, do tej dźwigni? Pokaż to. To jest manki?
A te manki. A. Jezu, nie to. Straszne. Ale rozumiem, rzeczy. Że tam od środka ja pewnie na tą się. Na pierwszą, tak? Tak, tak, od środka. I co, na tą klatkę wskakujesz, czy jak? Tak, tak, na tą. No i co się otworzyło? Serio? Jestem ciekaw, czy my to byliśmy. Gdybym się śmiał, gdy ja się wracam, słuchajcie. Dobra, jestem na pierwszej linii. W ogóle do czego nas to prowadzi, bo jakby nie wiem. Bo tam widzę, że nad tą klatką jest krata w ogóle, więc... Tak po prostu to intryguje, wiesz? Powiem ci, że no nie wiem, no ja tutaj wpadłem gdzieś do jakiejś dziury, ale ja wiem, czy to jest dobry pomysł, czy my czasem stąd nie przyszliśmy. Ja już się mylę, więc ja nie ten kontaktuję widzę, za bardzo. Widzę, że takie podwójne bujanie trzeba zrobić. Albo? Nie, no podwójne bujanie trzeba zrobić. Pojawiła się jakaś krata, ja pierdzielę. Cały czas mówię trzeci raz podwójne bujanie. Trzeba robić, a ja się bujam tylko raz. Czy to nie jest czasówka? Muszę zobaczyć z tego wszystkiego. Dobra, jestem na drugiej linii. To jest czasówka? Chyba sobie żarty robicie, że to jest... Tak, to jest czasówka. Ja pierdzielę. Co jest czasówką? Proszę, weź mnie od razu... Jak wpadniesz, zrobisz sobie już tą taką naścienną na Mankiego, to wpadłem do wody, ale to chyba to nie, tego się nie da na razie. Aha, zrobić. Jest, widzę. No dobra, i to jest Manki, tak? Dobra, i tam jest naścienna. I co? I to jest czasówka. I co to robi? Otwiera, jak wpadniesz do wody, od razu kratkę w podłodze, w no, wodzie. Dobra, no i... No i płyń tam. Cały czas tak, jak będzie prowadzić, jakieś zawijasy będą, czy nie? Niekoniecznie. Do góry tam będzie i później taki korytarz i... Czekaj, to nie jest też czasówką. Ja pierdzielę. To jest po prostu hit. Dobra, wszystko. No to robię to. Coś słyszałam, że się otworzyło, ale... A jest tu takie. Padłem do wody. Jak to tak mówić? To widzicie? Naścienna była czasówką? Nie naścienna, tylko ja pierdzielę, wpadłem do wody i teraz nie wypłynę stąd. No widzę jakieś wypłynięcie do góry, tak? Tak, wypłyń sobie. Boże. No i koniec, tak? Po mnie. No oczywiście, że po mnie. Czyli to jest taka pułapka, tak? W sensie, że... Kurwa. Ale jaja. Ta kratka się nie otworzy. Aha, i rozumiem, tutaj jest taka jeszcze jedna dźwignia i ona pewnie w kratce tą taką... w wodzie tą taką kratkę otworzy, tak? I ona zna... Tak. Dobra, mam kolejny ten sekret taki, wiesz co? No wiem. Jezus, nie zdążę. Czy zdążę? Nie, oczywiście, że nie zdążę. Wpłynęłam tam prawie. Mogłabyś? Mogłabyś. A to mi można. Mam jakąś dźwignię na ścianę, tą podwodną. Dobrze, dobrze. Matko, a to gdzie? Gdzie mam teraz? Wskoczyłaś na tą taką naścienną w końcu? No ja jestem pod wodą, zrobiłam podwodną już teraz. Podwodną? A zabrałaś ten sekret? Nie, czekaj, podwodną? Nie. Jaką podwodną? Dobra, teraz naścienną kolejną widzę, tak? Dobrze. O matko, nie, dobra. Muszę to powtórzyć. I po tej podwodnej... Tak, spadniesz w dół i wpłyń w ogóle w tą kratkę, bo ona się zacznie... Bo ona się zamknie za tobą za bardzo szybko, nie? Za bardzo szybko, tak, Frodo. Musisz szybko wpłynąć, bo nie zdobędziesz sekretu. Bo to jest w sumie do zdobycia sekretu. Znaczy tego takiego, wiesz, tego z 12, no nie? Tam masz to w wodzie. Tak ledwo widać. Masz? Nie wiem, bo nawet nie wiem, w którą... No jest, widzę to, no. No,
To tam ci otworzy ta kratka, to weź szybciutko dźwignię jeszcze na podwodną. I wracaj się z powrotem. Tam do góry wypłyń. No ale tam dalej jest płynięcie jeszcze. No tam nie pozwoli ci. Prąd nie pozwoli ci. Mówisz? No spróbuj. A pod prąd nie może? A no nie, nie może. Idę tam na te trzecie piętro jeszcze, dobra? Mhm. Aha, i po prostu wypływamy stąd, tak? Tak, bo to chyba chodziło o to, że mogliśmy na przykład, wiesz, tą kratkę mogła się zamknąć na tyle, żebyśmy tego sekretu wtedy nie wzięli, nie? Ja chcę zobaczyć, ile my już tego mamy. 4. Szału nie ma, idę na trzecie piętro. Masz to z 4, a co tam? Idę do tych takich ty basenów, co tam mówiłaś, że są baseniki w... I tam dźwignia jakaś jest. Na trzecim piętrze to jest. Tak? Tak. No, dobra, to chodźmy tam. No tutaj w tym basenie w ogóle tak popływałem, czy nie ma nic? Nie ma nic. No, w tych basenach tutaj, bo w ogóle w tym basenie to jednym to się otworzyła kratka i to było pokazane. Widziałaś to? Ja nie wiem, czy ja pamiętam, bo tam jest w ogóle w jednym basenie, to wiem, że jest dźwignia. No właśnie, i na tym trzecim piętrze też pokazali, że tutaj gdzieś się kratka otworzyła. Aha, dzięki temu, że ja jakoś dźwignię żeśmy zrobili. O, jest rzeczywiście podwodna, tak? Mhm. No, widzę ją. To nie co zrobiła, bo nie pokazało. A, tu się otworzyło, dobra. Czy to jest jakaś czasówka? Kolejna dźwignia podwodna. Ja pierdziele, to jest jakiś labirynt, czy co to jest? To się zamknęło teraz. A tu się otworzyło? Czy to też zamknęło? I co, nie dacie mi już wypłynąć? Ja. A, czyli to tak to działa. Aha. I co, już nie mogę drugi raz? Czyli tak. Ty, ale jaja. Jednorazówki. Wiesz co, na razie się tu rozglądam. Wiesz, nie przeciągam nic, chcę zobaczyć, co tu jest. Tu jest jakieś drzwi zamknięte są. Dobra, tutaj nie przeciągam. Jedna jest chyba jakaś fejkowa, bo jedna cię po prostu zamyka i nie dasz rady w ogóle nic zrobić. A w jednym basenie jest w ogóle dźwignia, ale nie w tej sali, tylko jakby chcemy, jakbyśmy szli do tej sali, tylko inną mańką to jest dźwignia. W takim baseniku, tym po bokach, jak szliśmy do tego i głównej tutaj sali. Tak, no bo tak. Ja byłem, z jednej po drugiej stronie są baseniki. Tak, a i z jednej strony szłami nie ma, a z jednej jest, więc ją przeciągnęłam teraz. To może tu? Jest. Mhm. A na górze co jest? Byłeś na górze? Na górze? No tutaj na górze, w tym wielkim pomieszczeniu, czy byłeś, czy coś tu jest? Bo jest tam tutaj. O, jest trupek z dźwignią, widziałeś? Trupek z dźwignią? No u góry tutaj. Jak masz te pomieszczenie. Aha, to nie byłem jeszcze. Nie, no tutaj i się nie. Drzwi otwierają. Wiem, gdzie są te drzwi. To co robimy z tymi podwodnymi? No właśnie pytanie, co robimy? Czy tam idziemy, czy do tych podwodnych? O Boże. Czemu jeszcze nie wiem, gdzie ten trupek jest? Trupek. Gdzie jesteś, trupku? Tam, o Jezu. To tam jeszcze w jednym basenie, basenie mnie nie było. No mnie nie było w tu żadnych basenach, tak naprawdę, w żadnych. A ty już poprzeciągałeś jakieś dźwignie no, w tych basenach, tak? Jedną, a potem otwiera się kratkę do drugiej, ale jak wezmę tą drugą, to mnie zamyka, wiesz? A. I jakby to było jakieś fejkowe, nie wiem o co chodzi. Hmm. Albo no nie mogę już jakby uciec od tego. Sobie możesz to spróbować, bo to jest w tym jednym basenie. Słuchaj, a to co się otworzyło, to gdzie się to otworzyło? Ty kojarzysz to miejsce? No, tak, no zaraz na wprost tutaj jest takie główne środkowe przejście i są tam takie drzwi drewniane otwarte właśnie. A, to, o. Tam na końcu, ale to nie, to może się jeszcze wstrzymamy. To co mówisz o tych basenach? No to spróbujmy, no zobaczmy. Sekret jest. Jest. Gdzie? Tylko. No to takie, co teraz otworzyliśmy. Tak? No to tak, czekaj, to idę tam. To tylko sekret tam jest?
No, poczekaj, bo to są filary. A tak, tu są takie no podesty. Idę. Można tylko zbierać rzeczy. No to idę, Boże. Idę, idę. No. No jest faktyko, no. No tu nie ma nic na tym filarze. Na tym też nie. Na tych małych są, a na tych tu dużych... Nie. Tu też nie. Ale wiesz, trzeba sprawdzić, no wiesz, te duże no, też, logiczne. Bo... Mogą być te takie... Oczka, nie? Mamy tylko cztery, no może. No to dobra, no to, to chodź jeszcze spróbujemy, co tam słychać pod tą wodą, no. Nie wiem, o co chodzi. No jest jedna dźwignia podwodna. Dobrze. Która otwiera, owszem, kratkę zaraz obok. Ale co z tego? Ja ją przeciągam, a ona mi po prostu mnie zamyka. Chyba, że inną też otwiera, nie tylko w tym basenie. Może gdzieś tutaj jeszcze otwiera, w jakimś innym basenie. Dobra, to ja to robię w takim razie. Może tu gdzieś? Otwierasz coś, jakąś kratkę? Nie, tu nie. A tu? Sprawdzam te wszystkie baseny, ale wszędzie kratki pozamykane. I widzę po prostu za tymi kratkami kolejne dźwignie podwodne, wiesz? No widzę, tu jest następna podwodna i mówisz, że jak ją zrobię, to się zamknie za mną, tak? Tak, jak tam weźmiesz do tej następnej. Aha, to tak się robi. To jest w ogóle czasówka, ten dźwignia. No właśnie, wiem, zauważyłam. To może to o to chodzi, że to jest czasówka, a nie, że się zamyka za nami. No właśnie, ty... Może ja wymyślam, poczekaj. Poczekaj. Może to trzeba zrobić kuźwa za jednym zamachem. No myślę, że tak. Dobra, to ja sobie to jeszcze raz zrobię. Musi się to pozamykać najpierw. Dobra, zamknęło się. Tak, to jest czasówka. Dobra. I to chodzi o to, żeby... No to robimy. ...szybko przepłynąć, okej. Okay. Ja pierdziel. Dobra, płyniesz po prostu na jednym dechu, nie? I wszystkie te, jakby dookoła, wszystkie te baseny zaliczasz każdą z tych dźwigni. To chyba o to chodzi. Ja pierdziele, widzicie to? Ale mnie przycięło. Zamknęło mi się przed nosem, czujesz? Ja mam fokus. Dobrze. No już widzę, że nie dam rady, bo już się zaciąłem. Boże. No widzicie, no jak to grać? Czy to ręce opadają? No nie, przycięło mi się. Mnie po prostu kratki blokują, wiesz o co chodzi? To jest w ogóle mistrzostwo. Nie, nie no ale ja nie zrobiłam żadnego błędu, dlaczego nie chcecie mnie przepuścić? Dlaczego? Nie, no nie przepuści mnie to. Ale to tego się nie da zrobić. No widzicie? Jak to przepłynąć? Ja pierdziele, to jest... No nie, no nie zrobię tego. Grzesiek, pomóż. Mi nic nie mów. Ja już mam takie, o... Jak ja mam przez to przepłynąć? Ja mam taką... Ja mam na pyrkającym powietrzu taką... No nie przepłynę, ja muszę to całe powtarzać, ale ja jakby nie za bardzo wiem, w jaki sposób ja mam to zrobić, skoro zrobiłam to bez... No! Jest! Przepłynęła. No mi po prostu Boże, hakczy. I na końcu jest po prostu apteczka, tak? No nie dadzą mi przepłynąć przez to, kompletnie. Możesz to wziąć. I tylko apteczka? Poczekaj, jeżeli no. Tylko... No chcę ją użyć jeszcze raz tą dźwignię na końcu, nie, bo to jest ta apteczka, co żeśmy ją... Będę cały czas używała po prostu życia i tyle. Używam tego, dobra. I jeszcze kolejna. Ja pierdzielę! No i tak. Tylko i apteczka, zapływamy... to ja pierdzielę tą apteczkę. A ile masz, czekaj, ile masz sekretów? Mam to w dupie. I zobacz, żeby... ile masz sekretów, bo o, ja nie... Patrzcie. No. Dobra, ja sobie daję chyba spokój, jak to tak ma być. Gdzie tu jest sekrety? Ach, no, czekaj, tu. Pod P. 29. Ja też mam 29. Dobra, to jeżeli... Ale przecież ja zużyłam... Coś mi się to kurde nie wydaje, to dziwne to jest, Grzesiek. Jeżeli to jest tylko apteczka, to ja pierdzielę ją, nie będę tego brał. A to nie jest dziwne, nie wydaje ci się? No, nie było po drodze jakiegoś no, czegoś? Nie było właśnie chyba, kurde.
No nic, jak gdzieś zatniemy się, no to ewentualnie będziemy wiedzieli, że tu jest jakiś taki dziwny znak zapytania, nie? Tak, będziemy musieli już kończyć. No, dobrze, dobrze. Ja spróbuję jeszcze raz tylko to, ale... Jeżeli to się nie uda, to koniec. Jakby tutaj ostatniej kratki, to ja wpływałam tak dołem. Że chodzi. No, za długo to trwało teraz. Za długo się zastanawiała nad tym, nad tą, czy tą kratkę wziąć, czy nie. Jak się tu rozglądam, czy tu gdzieś jeszcze czegoś nie było, no tylko polska, nie? Ale ona się już zamykała pewnie, co? No tak, tak. I to mnie, tak powiem ci, przepchnęło, no... No, mnie też przepchnęło, dobra. Ale przepchnęło cię, tak? Tak, tak, tak. Czemu tak dziwnie pokazuje? Taka dziwna kamera się zrobiła, no, nie? No dziwna, właśnie, i to mi się tam nie podoba. Bardzo dziwna kamera. O co chodzi z tą dziwną kamerą? No, też bym chciała wiedzieć. To czekaj, ja się wracam do tego miejsca. Oczywiście kratka mnie nie przepuści, nie? Jezus, wiecie co? To jest katastrofa z tym. No bo jakby się teraz wrócimy tutaj, to się kratki nie otwierają. A jakby tak jeszcze raz tą dźwignię. Czekaj, jeszcze raz ją zrobię, no, dobra? No, zrób. Bo i tak musimy już kończyć. Dobrze, dobrze, dobrze. No nie, nic. O Jezus. Jeżeli nic, to ja proponuję zrobić tak. Idziemy tam na przekoło tego portalu naszego na prawo. Nie, otworzyło się tutaj przejście. Gdzie? No te główne jakby między tymi zniczami, no nie? Wiesz, o co chodzi. Aha, tutaj. Naprawdę? No, tak, otworzyła się cała krata. Boże. Na tym trzecim piętrze. No ja tutaj stoję, bo czekaj, nie będę skakał, bo widzę, że jest wielka przepaść na dół. Poczekaj, poczekaj, czekaj, idę tam. Idę, lecę, lecę, lecę. A jest, Boże. Jak ja jestem. I po prostu wszystkie dźwignie podwodne uruchomiły tą no, klapę. Tak, tutaj. Tak, dobra. No to no tu zapisujemy, tak? Tak, ja zapisane mam i... Tak, dziękujemy. Do zobaczenia bardzo. Tak, w następnym odcinku. Mm-hmm. Pa. Pa, pa. That's all for today. Don't forget to subscribe my channel Death Sayer. And if you want, you can watch the entire playlist from this series here. See you around.